blisko 30 milionów złotych rozdysponuje w tym roku Ełcki Ratusz na realizację nowych i kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji. Niedawno zakończyliśmy rozliczenie roku 2015 w zakresie zrealizowanych inwestycji. W tej chwili po uchwaleniu budżetu na początku roku ogłaszamy pierwsze przetargi na realizację inwestycji przedsięwzięć, które założyliśmy na ten rok. Znaczna część środków zostanie przeznaczona na remonty dróg. Tu największą i najważniejszą inwestycją będzie przebudowa ulicy Suwalskiej, której realizacja potrwa 2 lata. W tym roku, jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie, na które liczymy, przebudujemy ciąg jezdni oraz wymienimy oświetlenie w ulicy Suwalskiej. W roku 2017 będą wykonywane chodniki oraz ścieżka rowerowa. Przebudowa ulicy Suwalskiej to jedna z głównych pozycji wśród planowanych inwestycji drogowych. Warto jednak wspomnieć, że w tej części miasta, a więc w obrębie osiedla Zatorze, przebudowy doczekają się także ulice Słoneczna i Jaćwingów. Na Zatorzu będziemy wymieniali oświetlenie i generalnie linie elektryczne i w związku z tym będziemy modernizowali chodniki. Budowę chodnika i parkingów zaplanowano również wzdłuż ulicy Broniewskiego. Miejsc do parkowania przybędzie też w innych częściach miasta, w tym przy ulicy Kilińskiego. Nowe nawierzchnie zyskają ulice Jesienna, Wiosenna, Letnia i Spacerowa. Należy tu jednak zaznaczyć, że będzie to inwestycja wieloletnia. W niedługim czasie zmiany czekają też użytkowników ulicy Kochanowskiego. Będziemy wykonywali projekt technicznej przebudowy tej ulicy. Tegoroczne plany w zakresie remontów miejskich dróg dotyczą również prac przygotowawczych związanych z przebudową ulicy Kolonia na osiedlu Konieczki. Zgodnie z założeniami główne prace, już budowlane, miałyby się rozpocząć w roku 2017. Ełccy samorządowcy na ten rok mają bogate plany budowlane powiązane z sektorem polityki społecznej. Ma to związek m.in. z adaptacją budynku użytkowego na socjalny przy ulicy Łukasiewicza 6A. W efekcie prowadzonych prac już w połowie roku do użytku Ełczan oddanych zostanie 19 mieszkań. Mieszkania te otrzymają osoby i rodziny, które zostały umieszczone przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na listach przydziału na rok 2016. Poczekujących na mieszkania na liście takich jest 58 rodzin, natomiast wyroków eksmisyjnych 120. Mieszkania te mają powierzchnię od 36 do 56 metrów i wyposażenie jest standardowe, nadające się od razu do zasiedlenia. Modernizacją objęty będzie także teren wokół obiektu. Powstanie tam parking i plac zabaw. Kolejna ważna przebudowa dotyczy budynku przy ulicy Kościuszki 27A. Powstaje tam Centrum Rewitalizacji Społecznej. Będzie to miejsce, gdzie wsparciem w wymiarze profilaktyczno-terapeutycznym objęte będą całe rodziny. Jedną z głównych części placówki ma być hostel dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kierowany do osób będących w procesie postrehabilitacji szeroko pojętej, czyli osoby gdzieś, które wychodzą z różnego rodzaju, powiedzmy, życiowych zakrętów i szukają wsparcia takiego, które pozwoli im właśnie aktywizować się zawodowo, ale też społecznie. Zależy nam, żeby to miejsce było takim miejscem otwartym, żeby właśnie społeczność lokalna też mogła korzystać z tego w takim wymiarze, trochę w poczuciu bycia tam gospodarzem też w jakimś sensie. Gro zadań realizowanych przez centrum skupiać się będzie na współpracy między pokoleniowej. Ma być to miejsce przyjazne różnym pokoleniom, zarówno seniorom, jak i osobom młodszym, gdzie realizacja wspólnych pasji, wspólnych marzeń pozwoli na wzajemne i poznawanie się, i wymianę doświadczeń. Zgodnie z założeniami działalność centrum opierać się ma na 3 sektorach. Pierwszy to wspomniany już hostel, którego obsługą zajęłyby się osoby zaangażowane w proces rewitalizacji. W przyszłości planowane jest także funkcjonowanie hostelu po części w komercyjnym sensie. Wynajęcie pokoi i tak dalej. Klub, który byłby również taką przestrzenią do właśnie realizacji różnego rodzaju wydarzeń, eventów, ale też jakby taki inicjatyw młodych ludzi, starszych ludzi, społeczności ełckiej. No i ta część, która miałaby też mieć te elementy właśnie ekonomii społecznej, czyli być może jakieś pracownie, coś co dałoby możliwość aktywizacji zawodowej. Prace związane z przystosowaniem budynku na potrzeby centrum mają ruszyć w drugiej połowie roku.
Od lat w Ełku samorząd miasta sukcesywnie inwestuje w poprawę infrastruktury sportowej. Nie inaczej będzie i w tym roku. Wśród priorytetowych działań wymienić należy budowę pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną z przenośnymi trybunami i zapleczem odnowy biologicznej. Na górnej płycie stadionu powstaje boisko ze sztuczną nawierzchnią, a w pomieszczeniach pływalni miejskiej znajdzie się część zaplecza technicznego. Płyta z trawy sztucznej z oświetleniem, a prace, które będą dotyczyły roku 2016, to jest przede wszystkim kompleks zaplecza sportowego. Mam tutaj na myśli szatnie, mam tutaj na myśli saunę, taki kącik odnowy biologicznej i taką salę do rozgrzewki przedmeczowej. Kolejne przedsięwzięcie dotyczy hali sportowej, która ma pojawić się przy Zespole Szkół Samorządowych, w skład którego wchodzą podstawówka i gimnazjum sportowe. Tegoroczne działania mają skupić się na stworzeniu projektu nowego obiektu. Sama budowa, według zapowiedzi, ruszy nie wcześniej niż w 2017 roku. Jest to niezbędna inwestycja uwzględniająca potrzeby środowiska i szkoły, ale przede wszystkim dająca większe możliwości rozwoju młodym sportowcom. Na pewno dla uczniów jest to bardzo ważne, gdyż tych sportowców coraz więcej przybywa, prawda? I każdy by chciał mieć do dyspozycji zagrania, potrenowania na pełnowymiarowym boisku, tak żeby można było zaprezentować się później w takich warunkach meczowych. Samorząd inwestuje też w obiekty sportowe przy szkołach, a te cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród uczniów, ale i ich bliskich. Kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych mogą poszczycić się placówki edukacyjne na osiedlu Północ 2. Przy szkole podstawowej nr 3 i gimnazjum nr 4 stanęły urządzenia do ćwiczeń na powietrzu. Powstała też bieżnia oraz boiska m.in. do piłki nożnej czy siatkówki plażowej. W tym roku miejsce to wzbogaci się o pole do gry w piłkę ręczną i tenisa. Również teren na plaży miejskiej przy ulicy Parkowej zostanie uatrakcyjniony. Przed nami sezon turystyczny i w związku z tym chcielibyśmy naszą starą jeszcze plażę wyposażyć w nowe pomosty. Chcielibyśmy dokupić tych pomostów już takich bardziej nowoczesnych, w innej technologii wykonanej niż tradycyjne pomosty drewniane. Przedstawiciele ratusza zapowiadają też, że w Ełku przybędzie siłowni zewnętrznych. Budowa farmy fotowoltaicznej to inwestycja, którą samorząd miasta zamierza zrealizować przy Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Jej uruchomienie przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, a tym samym do obniżenia wydatków za prąd. Chcemy generować oszczędności, tak? Chcemy wpływać pozytywnie na ochronę środowiska. W przyszłości prąd z farmy fotowoltaicznej miałby zasilać nie tylko budynek parku, ale i znajdujące się na jego terenie firmy. Technopark na realizację inwestycji będzie ubiegał się o 85% dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Teren Ełckiej Kolei Wąskotorowej zmieni się nie do poznania. Muzeum Historyczne, które jest zarządcą zabytkowej przestrzeni, ubiega się o unijne fundusze na działania związane z adaptacją terenu. Chcemy je właśnie po to, żeby ten obszar, który należy do nas, który jest integralną częścią Ełku, służył mieszkańcom miasta i przyciągał turystów i po prostu był czymś, z czego miasto będzie dumne. Przypomnijmy, że w grudniu 2014 roku rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenu. Aktualnie zwycięska firma architektoniczna przygotowuje dokumentację. Planowana inwestycja wpisuje się w historyczny charakter miejsca i miasta. Chcielibyśmy pokazać, że to miejsce jest bardzo atrakcyjne. Są tam zgromadzone zabytki techniki. Jest to bardzo ciekawy układ architektoniczno-urbanistyczny. Chcielibyśmy przez nasze działania podkreślić naturalne atuty tego miejsca. To jest jedna kwestia. A druga sprawa, chcielibyśmy nieco ożywić zabytki techniki, czyli chcielibyśmy doprowadzić do stanu, i to jest nasz cel, w którym nie tylko pasjonaci techniki będą cieszyli się widokiem zabytków kolejnictwa, ale również ludzie, którzy są laikami, którzy nigdy wcześniej w ogóle nie interesowali się techniką. Docelowo teren Ełckiej Kolei Wąskotorowej będzie służył całym rodzinom. Ełcki Ratusz w planach na 2016 rok ma rewitalizację kolejnych niezagospodarowanych terenów komunalnych w mieście. Dzięki temu podwórka staną się ładniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom. Tym razem planowane jest odwodnienie terenu, wykonanie dojazdów i dojść dla pieszych, montaż elementów małej architektury i oświetlenia oraz zagospodarowanie zielenią. Na rewitalizację szanse mają podwórka m.in. przy ulicach Mickiewicza, Orzeszkowej, Chopina, Moniuszki, Wojska Polskiego, Gdańskiej, Słowackiego, Armii Krajowej czy Kochanowskiego.
Miasto na realizację zadania będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.